Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, elektromobilność już u mnie raczej zawita na dużo dłużej. Na razie mam jedno auto elektryczne, może się w przyszłości pojawi drugie albo wymienię. I temat ładowania się pojawił tego auto elektrycznego, bo jak wiecie, ja do tej pory sobie ładuję Mitsubishi taką ładowareczką na Olara. To jest jednofazowa ładowareczka, maksymalnie 16 A, ale trzeba troszkę zacząć przyszłościowo, bo to tak, o, takie mam wpięte, no to powiem tak, złe to nie jest, tylko tak, kabel trochę za krótki, bo jest 5 metrów i czasem jak trzeba mi gdzieś pojechać dzień, to muszę ją wyciągać, później z powrotem tutaj wkładać i zaczyna mnie to pomału denerwować. Dlatego myślę już przyszłościowo i troszkę na wyższy level wchodzę. Wjedzie do mnie teraz wallbox. Także tamtą będę miał dorywczo, a tutaj już będę miał na przyszłość, dlatego że to jest wallbox trójfazowy. To jest ten model, o, zaraz nie zobaczymy jaki model, bo karty jadą. To jest ten model na dole, 16-amperowy trójfazowy. Także już jak koledzy nawet do mnie przyjadą, to już nie będzie kombinacji, tylko wychodzę z taką wtyczeczką, moje masz, ładuj panie, ustawiamy. Sieci mi nie będziesz jednofazowej obciążał, swoich kabli nie będziesz musiał rozciągać, tylko cyk, cyk, już będzie to inaczej. Oczywiście jeśli jest samochód przystosowany, znaczy no, no ładowarkę trójfazową na pokładzie, to wtedy obsłuży, jak nie, no to dalej będziemy ciągnąć z jednej fazy, bo ja to też będę na razie utrzymywał tylko jednej fazy, ale trzeba myśleć przyszłościowo, że tak powiem. I jak jest okazja, to z niej korzystać, także wypakowywuję. Sam jestem ciekaw, bo powiem wam, przyjechałem, rzuciłem to pudło, to nie miałem czasu tam zaglądać jak na razie. Także wypakowywuję i patrzymy, co tam w środku ciekawego leży. Rozpakowałem, także na start mamy mocowanie do wallboxa, to na boczek. Tutaj mamy śruby mocujące do uchwytu, no do wtyczki. Fajny uchwyt, taki dosyć spory, na 10 metrów kabla, zobaczymy czy da się na to zawinąć. I taki kiwający się, że jak się wtyczkę wepnie, to ona wisi w dół. Też żeby kabla może nie obciążało. Także no, powiem wam, ja nie w temacie na razie, ale na spokojnie, pomalutku. Myślałem, że to jest pokrowiec. A to jest taka, nie wiem, czy to ścierka, czy co, co, taka szmatka. Ale bardzo miła, powiem wam. Taki plusz, welur, fajna. Przyda mi się do imiewa, bo tam szyby mocno parują, także będę miał do wycierania szyb. Bardzo fajny gadżecik przy okazji. I no, to co najważniejsze, nie? Czyli wallbox. Ładowarka to nie jest, bo to jest tylko przekaźnik, prawda? I sterowanie tym wszystkim. Na nim jest tylko tutaj przycisk stop jest. Cię muszę dowiedzieć, do czego on konkretnie jest. Pewnie jakiś awaryjny, żeby wyłączyć albo coś. Tu od przodu mamy włącznik, ekran, to będziemy się później bawić. I tu przekładanie kart. Z tymi kartami też się muszę dowiedzieć, o co chodzi. Czy on jest uruchomiany w ogóle przez karty, żeby ktoś, co nie przyszedł, się nie naładował? Czy to jest jakaś opcja tam do ustawienia? Także na razie nie wiem. Ja jak mówię, na żywce zawsze testuję. No i co? 10 metrów kabla i wtyczka typ drugi. Także już zamówiłem przejściówkę, bo ja mam typ pierwszy. Także taką przejścióweczkę zamówiłem nie na kablu, ale tu będzie taka po prostu, o, kawałek więcej plastiku. Z typ 2 na typ 1 i podłączenie jest za pomocą trzech faz, tak, momencik. No i właśnie mamy także trzy fazy, zero, neutral, przepraszam, neutral i uziemienie. I w związku z tym, słuchajcie, trzeba było już zakupy zrobić, bo ja tu wszędzie mam tylko jedną fazę. Pojedyncze mi trzeba trzy fazy wciągnąć, także będę się wpinał tu w grid wysokonapięciowego magazynu energii, żeby stamtąd sobie podciągnę. Ogólnie z wysokonapięciowego magazynu energii
z tego falownika hybrydowego będzie zasilanie do tego wallboxa. Przeciągnę sobie i mówię, dobrze, że sobie, myślę, wezmę większą, bo za chwilę coś mi się urodzi w głowie. I bardzo dobrze sobie wziąłem większą rozdzielnicę, bo nawet w ten otwór, który tu jest wybity teraz, bardzo ładnie wejdzie bezpieczniczek, także dociągnę sobie tutaj jeszcze trzy fazy, bo to jest osobno, ładowanie z wysokonapięciowego to zostanie, bo przyjdzie lato i będę sobie chciał właśnie niskonapięciowy magazyn rozładować i nie będę miał możliwości tym wallboxem, to ja wtedy pociągnę sobie z tego, no wtedy sobie cegłę podepnę, bo słowo zgubiłem, a tak na te okresy później takie słabsze, no zobaczę tak naprawdę. Ja tak mówię, tu będę tak robił, tak będę robił, a zrobię zupełnie inaczej. Także co będę wam opowiadał? Biorę się, podłączam i odpalamy. No i udało się podłączyć. Na razie tutaj, bo pogoda jest na zewnątrz taka. Dzisiaj tak jest, zobaczcie, 6 stopni, ale jest okropnie po prostu na zewnątrz. Wpięte mam. Także na przedłużaczu. I tak będzie, bo tutaj jest gniazdo naścienne, także to gniazdo gdzieś wyleci za ścianę na tamtą stronę i wallbox będzie zawieszony pod panelami. Ale pierwsze koty za płoty, słuchajcie. Niestety wyświetlacz nie jest dotykowy. Trzeba się guzikiem bawić i albo klikamy krócej, albo klikamy dłużej. Jak klikamy krócej, to przewijamy. Tutaj przytrzymamy dłużej, wchodzimy w opcje. Tu będzie prościej wam pokazać, jakie są opcje tego wszystkiego. Papier woskowy i się wszystko odbija. O, jest ok. Słuchajcie, mamy ekran. Później mamy wszystkie tutaj opcje, czyli wybieranie. Druga to jest godzinowy. Trzecia LED. Tu jest do tego i później mamy historia i do karty, także pierwsze mamy wybieranie amperażu, trzeba się przeklikać, żeby wybrać sobie amperaż 10, 16, 24 albo 32. Oczywiście to jest... zobaczę, jak to będzie chciało chodzić u mnie na jednofazowym. Ja mam 6, 10, 13, 16 na tamtej ładowarce. No, będę ciekaw, jakie to będzie, jak to będzie się zachowywało. Tutaj mamy opóźnienie, kiedy ma wystartować. Do 12 godzin sobie można opóźnić. Tutaj nam taki licznik wyskakuje, jak tutaj klikniemy, to wyskakuje, bo widzicie, to jest podstrona. Później kolejną opcję to mamy właśnie wyświetlacz off-on, żeby się świecił chyba te wszystkie LEDy, żeby też niepotrzebnie komuś nie brało energii. Tak mi się wydaje. Licznik ile do godzin. Pisze, żeby kliknąć, żeby go zresetować, także pamięta ile nabił i to. To jest na plus, bo myślałem, że będę musiał licznik energii przekładać na którą fazę, bo jeszcze nie wiem, z której fazy będzie mi trojaczek podbierał. U mnie jest jednofazowe wyjście. Czekam jeszcze na przejściówkę. To jest złącze typ 2, mi trzeba na typ 1, także czekam na przejściówkę, jak przyjdzie. To pewnie będzie w następnym materiale o przejściówce, bo coś ta przejściówka nie chce przyjść sobie. I słuchajcie, co tu mamy? Jeszcze karta, bo tu są takie karty, gdzieś tu leżą. O. Ustawianie właśnie z karty ładowania, żeby ktoś wam nie przylazł i się nie naładował, nie? Jak tam gdzieś wallbox, gdzie indziej wiśnie, także można sobie tutaj kartę ustawić i wtedy tylko dwie osoby mogą. O, tu jest dalej kontynuacja tego wszystkiego. Dwie osoby tylko mogą tak naprawdę z tego wszystkiego korzystać. Także tak to wygląda na krótko i pasowałoby to podłączyć i może będzie okazja podłączyć pod przejściówkę na CCS-a. Zobaczę, niedługo do mnie taki pan przyjedzie, bo chce, siema, wersja zimowa już, chcę, żeby pokazać, jak tam na Safarze baterię trochę ogarnąć, także pokażę mu, czego nie, ale mówię, wszyscy na własną odpowiedzialność, bo to uratowało moją baterię ostatnio przed rozjechaniem kompletnym. Hubert kombinowo ratował, bo się ogniwa rozjechały bardzo, bardzo, bardzo. Ogólnie wiem, że tutaj dwa ogniwa są przynajmniej już. Jedno jest na pewno padnięte, a drugie nie wiadomo jeszcze. Będziemy badać, jak już wyciągniemy te
jak wyciągniemy cały ten pakiet i wtedy trzeba rozebrać i sprawdzić, znaczy któryś z tych, bo tam trzeba będzie policzyć. Tam Hubert magii swojej używa, także wie, którym pakiet trzeba będzie wyciągnąć. Dobra, bo to nie o bateriach, tylko o wallboxie. Także no zobaczymy, jak się nie uda przeze mnie, znaczy dzisiaj jak nie uda się, no to czekam na przejściówkę i zrobię osobny materiał z ładowania stałej reszty, a jak się uda, to będzie materiał jeszcze z próby ładowania takiego prawilnego na trzech fazach. Dobra, słuchajcie, udało się zrobić pierwsze uruchomienie. Leci nam 15,8 ampera na maksa, ustawiłem niestety z jednej fazy. Tu nie miałem jak wyczaić, na falowniku nie miałem jak wyczaić, ale wziąłem sobie cęgowy i tylko z jednej fazy leci. Bo pacjenta mamy tutaj podpiętego. Panowie nie chcą twarzy ujawniać, ani rejestracji. Tu mamy co to? Hyundai Ion, tak? Tak. Jakie to jest bateria? 28 kW, 30 kW, 28 małe dostępne. Te baterie robią w tych autach masakra normalnie. Także pierwsze podłączenie jest bezpośrednio ze złącza 2, a później już będę robił testy na tym moim jeździdełku z przejściówką, jak przyjdzie oczywiście. Także tyle na dzisiaj, słuchajcie, zaraz będzie reszta programu, że tak powiem. Dobra, słuchajcie, bez przejściówki na razie na swojego nic nie pokombinuję. Pogoda też okropna, także montaż na zewnątrz na razie nie będzie zamontowany. Ale ja sobie coś, słuchajcie, wymyślę z tą kartą, też będę właśnie próbował, testy robił. Zrobię z tego drugi film, jak będę już miał tą końcówkę i no i więcej czasu tak naprawdę, nie? Bo teraz się była okazja, pojawiło się inne auto elektryczne, ale okazało się, że też jednofazowe ładowanie, także może ktoś by się chciał naładować w błocie u mnie, popaplać troszeczkę. Będziemy zobaczyli, czy na trzyfazową ładowarkę, to jak to fajnie, znaczy jak to pójdzie, nie? Czy działa, czy nie? Myślę, że działa, ale ciekawy by był materiał, bo ja nie mam możliwości tutaj żadnego takiego elektryka właśnie, żeby trzema fazami to obciążyć. I jeszcze na koniec, bo wyłączyłem go, znaczy no, wyłączyłem mu zasilanie, uruchomiłem z powrotem. Licznik się wyzerował, ale mnie interesuje jedna rzecz, słuchajcie. Czy pamięta po prostu kilowatogodziny, nie? Bo mam tego małego, jednofazowego i po każdym odłączeniu z sieci, załączeniu, no nie pamiętam, no tyle, bo tam nawet historii żadnej nie ma, to tylko działa albo nie działa. Tutaj jakaś już historia jest. I tutaj, słuchajcie, mamy historię ładowania. Ok, tu wam pokazuje, no pamięta, 0,4 kWh. I jak przytrzymamy dłużej, to tu wychodzimy, tak? Nie wiem, czy to jest jakieś resetowanie tej historii, powiem wam jeszcze. To trochę taka ta instrukcja cała. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie chcę z tego wyjść, jest ok. Wyszedłem, ale z drugiej strony wyszedłem, trzymałem dłużej, czy to był reset, czy co, no zobaczmy. Oj, nie to. No właśnie, takie przewijanie. Coś tu trzeba będzie pomyśleć z tymi wallboxami, widzę więcej. Nie, 0,4 kWh jest ok. Klikam, znika. Resetuje się, powiem wam, nie wiem, czy się resetuje, także jeszcze raz. Co mi szkodzi? Czy można zresetować ten... Dobra, 0,4, raz, 2, 3, 4, 5 sekund, trzymam. A, resetuje się, czyli jak trzymamy dłużej, resetuje się licznik, ok. Widzicie, nauka na bieżąco, a jak klikamy, to wracamy do menu. No i tyle, trochę mi tu, powiem wam, brakuje, tylko... Właśnie nie wiem, teraz 16 amper był nastawiony jednofazowa. Trzeba podpiąć trójfazową ładowarkę, czy będzie wtedy pokazywać coś więcej. Wydaje mi się, że nie, ale może, nie wiem, powiem wam. W tej instrukcji jakoś to tak nie było opisane za bardzo. No nie, zobaczymy, słuchajcie. Potestować będzie trzeba tylko no, samochód z ładowarką wewnętrzną trójfazową. I zobaczymy, co dzieje jak. Także... Elektromobilność coraz bardziej wkracza, moje progi nawet jeżdżące, zobaczymy, kiedy może będzie
coś innego niż imiewek. Na razie jest to, nie narzekam, elegancko. Także jakby coś kogoś interesowało, właśnie sprzęcik, wszystkie informacje w opisie filmu oczywiście będą odnośnie do strony i innych tam po prostu rzeczy związanych z tym tematem. Także moja druga ładowarka już oddała rara. Na razie działa bez problemów, także jedna i druga. No zobaczymy. Także pozdrawiam was wszystkich serdecznie, słodyczka życzę. Trzymajcie się. Cześć.